Życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 11 werset. Nieutracalnie trwałe życie wieczne w Chrystusie. Dziecko Boże w normalnym stanie uczuć cieszy się przyszłością, kiedy w przyszłości ono, duch, dusza i ciało będzie podobne Panu Jezusowi. Tęskni również za świadomą obecnością Boga dzień po dniu i pragnie poznać więcej Chrystusa oraz żyć w Jego społeczności. To jest fakt w życiu każdego, kto ma boskie życie. Pragnienia tego życia wypływają z Boga. Samo życie wieczne, na które działa zamieszkujący wewnątrz chrześcijanina duch, kieruje myśli do Ojca i Syna. Bóg daje swojemu ludowi pragnienie naśladowania Jego samego. Życie wieczne, które On przekazał swoim dzieciom, nie jest podobne do naturalnego życia. Każda istota ludzka ma swoje własne naturalne życie w swojej własnej indywidualności, ale życie wieczne jest własnością każdego, kto uwierzył Chrystusowi. Życie wieczne jest związane z Bogiem, jako Jego źródłem i pochodzeniem. Nie należy ono do nas w oderwaniu od Jego źródła, ale jest w Synu. Bóg dał nam życie wieczne, a życie to jest w Synu Jego. Nowe uczucia i motywy wynikają z wiecznego życia i to Bóg podtrzymuje je swoim duchem. Błądzenie, odwracanie się na bok dziecka Bożego, hańbiące dla Ojca i smutne w skutkach dla dziecka Bożego, nie może naruszać niezmiennej prawdy, że ma ono nieutracalnie trwałe życie wieczne w Chrystusie. Nieutracalnie trwałe życie wieczne w Chrystusie. Żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 11 werset.